Halo, halo, dzień dobry ludziska, cześć! No ja z tej strony witam i zapraszam na kolejny odcinek z kampanii Kislevem w Warhammerze III na legendarnym. Czeka nas dzisiaj w końcu bitwa o piekielną otchłań, po której wygraniu, no i już pozbędziemy się tej skajewieńskiej zarazy raz a dobrze. Jakby wiecie, byli tylko jedynym naszym problemem, bo aktualnie to jesteśmy z trzech stron atakowani właśnie przez nich. Znaczy obecnie to my atakujemy, ale można powiedzieć, że to oni byli tą stroną, która konflikt wywołała. No to jeszcze z wschodniej północy mamy inwazję Nurgla, a z kolei ze strony zachodu, zobaczcie, książęta demonów zaczęły się pałętać. No i już mamy Lothara Piekielnoustego, który sobie tutaj grasuje. Aczkolwiek myślę, że jak pokonamy tych kolesi, no to będę starał się czym prędzej wejść do szczeliny Cincha, znaczy generalnie do szczeliny, nieważne, że Cincha, no i przedostaniemy się do którejś z Domen House, do której jeszcze nie wiem, przekonamy się niebawem. A tymczasem tak, nieprzyjaciel z groźnych jednostek to dysponuje tak naprawdę tylko artylerią, bo reszta nie jest groźna. No ale to już można mocno zaszkodzić, no i pytanie, jak się za to zabiorę, bo problem Kislewa jest taki, że nie ma żadnych jednostek latających, no i ciężko jest kontrolować tego typu oddziały. Przy okazji ktoś może mieć straż przednią, to może dam to wyjątkowo, powiedzmy, carycy. No i chyba zaczynamy bez czekania. Przy okazji muszę się tej pumy pozbyć, bo wydaje mi się, że jest trochę dziadowskie. Strasznie papierowe, może i jest szybka, ale tak naprawdę, słuchajcie, 3 HP, 3 stanie całej siły broni, to nie jest dobra jednostka. Wolałbym w jej miejsce mieć więcej lodowej gwardii albo carskiej gwardii, bo nasi lodowi łucznicy bodajże dysponują magicznymi pociskami, co oznacza, że są dobre na demony, bo demony mają generalnie frakcję chaosu odporność fizyczną wysoką. Bo sobie obejrzałem tier listę na kanale Legend of Total War właśnie z jednostek Kislewa, no i on tam wspomniał, że generalnie trzonem armii no powinna być lodowa gwardia, bo to jest mega mocna sprawa. No i co ciekawe, powiedział, że... Oj, słuchajcie, leciutko się wytrąciłem z mojej myśli, nawet nie leciutko, ale zaraz do tego wrócę. A tymczasem tak, macie wieżyczki, no i pytanie, czy ja mam jakąkolwiek miejscówkę, żeby bezpiecznie się schować tak, aby mnie te wieżyczki nie obijały. No właśnie, to jest dobre pytanie, no bo tak, tutaj, tu mógłbym tak sobie stanąć i wtedy nie powinny mnie trafiać, ale z kolei może wtedy artyleria mnie obijać. Albo z drugiej strony, to jest też nie najgorsze miejsce, no ale brakuje nam... O, słuchajcie, i to jest miejsce, z którego uderzymy, bo tutaj nie ma żadnej wieżyczki, więc wszyscy wy będziecie w tym miejscu, świetnie, wy gdzieś tutaj, wy jakoś tak. Te tarany będą zbędne, więc na razie je tak postawię po tej prawej stronie. I co ja chciałem wam powiedzieć, kurczę, nie pamiętam. Może sobie to przypomnę, zobaczymy. Też twierdził, że oddziały z wielką bronią są lepsze niż te zwykłe. Według mnie nie, no bo jak sobie porównamy, to słuchajcie... Znaczy, wiecie co, w sumie ta obrona w zwrocie jest podobna, mają jeszcze przebicie pancerza. No nie wiem, nie wiem. Ja mimo wszystko wolę raczej te oddziały z dwoma brońmi, tak? Dobra, wy do przodu. No i dobrze byłoby też pokonać Trota w polu bitwy, na polu bitwy, czyli przywódcę tej frakcji, której stolicy obecnie atakujemy. Dlatego, że jeśli go pokonamy, bo to jest legendarny lord, no to Ceryce dostanie, taka ciekawostka, 10% więcej punktów życia. Co się naprawdę, naprawdę przyda. No i dobra, pytanie, gdzie są te... O cholera jasna, niedobrze, bo jest ich tutaj dużo. Chociaż w sumie, wiecie co, podejdźmy bliżej, bo to się może... to się może blokować. No i pytanie tak, to do nas teraz strzela. Słuchajcie, musimy zrobić taki dziki myk, więc wszyscy na razie bezpiecznie na tą stronę. Zróbmy coś takiego, że wszyscy macie tutaj skitrać i postaram się sprawić, żeby jego artyleria zużyła wszystkie swoje pociski, więc to będzie ciężka bitwa, będzie tutaj dużo główkowania, ale wierzę głęboko, że dam radę naszego nieprzyjaciela pokonać. No i zostanie tutaj na razie magiczka, która, korzystając z dużej rezerwy mocy, będzie obijała wrogów. No i dobra, przyspieszamy sobie. Także puma gdzieś tutaj. O, widzę, że zespał. A no tak, zapomniałem, że może spawnić sobie tych, wiecie, klan braci. Stary numer. No i masz trochę tych procarzy. Ja mam zasięg większy niż ty możesz mieć. No i ja bym chciał rzucić w jakieś fajne miejsce. O, i tutaj, słuchajcie, widzę takie naprawdę fajne miejsce, więc podejdź jeszcze bliżej. I nas interesuje zamieć. Zamieć, powiedzmy, w formie... No jeszcze bliżej, skurczę, jeszcze bliżej. Oj, się rozbiegli. No to może tym razem, powiedzmy, tu sobie rzućmy.
Też jest na miejscu całkiem okej. I mogę przyzwać również pumę. Dobra, cofajcie się, bo zaraz oberwiecie bardzo mocno. I tutaj aktualnie tych już rozbijamy świetnie. No to musimy sprawić, żeby jego artyleria, chociaż ona sprytnie chce się na nas ustawić i jednak nas trafiać. No, zobaczcie, widzę, że do nas celują. Ale spryciarze. No to poczekajcie, zróbmy tak. No, o tych się martwić nie musimy, bo ich wybijemy szybko. No i co rycerz, niech bramę forsuje. Czym prędzej się przebijemy do środka, tym dla nas będzie lepiej. Ale fajne miejsce na ten, na użycie zamieci. Naprawdę fajne. Dobra, puma nie sobie stoi tutaj. No ale komputer, zobaczcie, nie jest taki głupi. Oh my god. Dobra, komputer w ogóle nie jest głupi. No to słuchajcie, olewamy tą artylerię. Lecimy po prostu naprzód i musimy go klasycznie wystrzelać, bo inaczej, sam widzicie, będzie nas to bolało. Więc olewam wieżyczki. Źle zrobiłem, powinienem od początku tak się ustawić, ale już kij z tym. Za to mogę... Szkoda, że tej pumy nie mogę tak tam blisko zarzucić, to by się przydało. Natomiast tu już widzę okazję na rzucenie jednego spela, więc raz w to miejsce. No, automat przewiduje, że na luzie to wygramy, bez większego problemu. No ja w to też wierzę. Dobra, no i rezerwy jest, mamy 12 mocy, to wymaga 16 punktów. Niepotrzebnie do tego punktu użyłem, ale no, też tam okej. Niech będzie. No i co, wy wszyscy możecie normalnie strzelać, bo jest to odmrożenie i tak, są to magiczne ataki. Więc jestem już pewny, że tak to naprawdę działa. Dobra, caryca forsuje. No jak się tam wbije, to te szczury szybko wytnie. Błyskawicznie. No i nawet może jak ją tam wyślę, to się fajnie zblobują, albo przechwyca artylerię. Dobra, to już prawie żeśmy się ustawili. Tak, żeby wszyscy, nawet jeszcze bliżej się chyba ustawimy, co? Co o tym myślicie? Powiedzmy gdzieś tak, bo olali totalnie tą wieżyczkę. Dobra, to bitwa będzie prostsza niż myślałem, że będzie. Okej, to już niewiele zostało. No i też na streamie zakończyliśmy oficjalnie kampanię Katajem. Udało się wygrać rozgrywkę, no i wiem już, jak to wygląda. Powiem wam tak, słuchajcie, fajne to było, ale wydaje mi się, że jak już Bennett robił więcej niż jeden raz te wszystkie krainy chaosu, to już nie będzie takie fajne, więc no czekam niecierpliwie na to, aż się w końcu pojawi upragniona kampania Imperia Śmiertelnych, która będzie łączyła mapy, bo to już będzie wtedy świetne. No i na to czekamy, ale nie martwcie się, w tej kampanii też normalnie będę się tym zajmował. Z kolei na streamie, na którego was też dzisiaj wieczorem zapraszam, gdzie gramy sobie z Slaaneszem, no to olewam temat dusz i fabuły, skupiam się stricte na założeniach total war'owych, no i zamierzam po prostu skupić się na brutalnym podboju. Dobra, wy też się ustawcie bliżej, gdzieś już tak. No i magiczka. Właśnie, bym chętnie użył sobie tutaj zaklęcia, ale oni się nie dadzą zblobować, tak jakbym chciał, żeby się dali. No i zwolnili jednostkę, gdyby jeszcze byli jakkolwiek dla nas zagrożeniem, ale oczywiście, że nie są. A widzę, że wy się tak się przestawili, to co? Czy będzie blob? Idzie do nas skalpozo spaczony, dlatego fajnie byłoby, tak a propos Lorda, żeby ten trot, który poniżej osady się pamięta, do nas wyszedł naprzeciw i żeby Caryca mogła go pokonać, bo to naprawdę da nam mega, mega fajny efekt. No i co? Zbieramy wiatry magii, widzę, że się zblobują. Ale jeszcze troszkę poczekamy. Jeszcze troszeczkę, słuchajcie, poczekamy. Przyspieszmy to nieco. No i łucznicy powinni zasiąść prawdziwy zamęt. Nawet jeszcze do nich, słuchajcie, bliżej, żeby mogli ostrzać ten teren, gdzie walczy caryca. No i słuchajcie, rzucę sobie takiego spela. Niech pieprznie. Niech mocno walnie. Dobrze, więc teraz caryca, omijasz tamtych i nie wiem, biegaj sobie wokoło. No, łucznicy, słuchajcie, totalnie na luzie nie to wyrzynają. Myślałem, że bitwa będzie naprawdę znacznie trudniejsza, że jednak szczury stawią większy opór, ale no nie, no coś, no sam widzicie, jak to wygląda, no, no potęga lodowych strzał. To jest coś pięknego i w ogóle ta kraina, kraina szczurza. Pytanie tego brzmi, w jakim stopniu my tę osadę odziedziczymy, bo ona ma obecnie tier 4, no i chyba domyślnie to spadało zawsze o jeden tier, więc tier 3, no dzień dobry, to już jest fajna ilość. Można zrobić tutaj centrum rybunkowe, ale raczej skupię się na utworzeniu fajnej gospodarki i miejscu, gdzie będziemy pozyskiwali pobożność i jeszcze powleczników. No i tak, caryca już widzę, że się zmęczyła. Łucznicy mają amunicji dużo, ale no jeszcze chciałbym ich zboostować, żeby byli jeszcze mocniejsi. No i dobra, weźmy tutaj pumę jedną zespał i powiedzmy w tym miejscu. To jest dobre zaklęcie, ale nie, słuchajcie, ją musimy wywalić, nawet nie, czy jej nie poświęcę, chociaż może jeszcze nie, bo teraz, nie, słuchajcie, teraz jej nie będę poświęcał, dlatego, że jak ją poświęcę teraz, no to, no nie zdążę niczego zregenerować do momentu, kiedy będę chciał nadejść już oficjalnie do jakiejś krainy chaosu. No i na naszą armię wydaje mi się, że najgorszy byłby Slaanesh, bo Slaanesh ma mega szybkie jednostki. Z kolei najlepszy byłby albo Nurgle, jaki jest dosyć słaby, albo nie wiem, kto byłby, słuchajcie, jeszcze lepszym
jeszcze nie wiem, czy jeszcze byłoby lepszym pomysłem do zrealizowania. Uuu, a to jest ta puma zraspiona. Dobra, to był bied, już się bałem, że to jest inna. No i sorry, zakładam. Kurczę, gra w baseball z Kevenem. Najlepszy baseball na świecie. Świetnie. Okej, okay, Wrogi Lord nie żyje. Już niebawem powinno się połączyć załączyć Army Losses. No, ci to zobaczyli na salwę, teraz są całe HP. No i co, obecnie mam jeszcze jednostek, no niedużo. Ta artyleria się skitrała, ale niebawem już do niej przejdę. A strzał jeszcze mamy naprawdę, naprawdę sporo. No i bitwa finałowa jest mega ciężka, nie wiem jak ją zrobimy. Katajem dzięki potędze terakotowych strażników się udało. No ale tutaj to nie jest Kataj. Tu mamy odpowiednik tych terakotowych w formie niedźwiedzi, którzy jednak są słabsi. No i nie mam pojęcia jak będę chciał generalnie to zrobić. Za Chiny nie mam pojęcia. Dobra, rzuć mi tam spela, cofaj się i to już powinno chyba wywołać ten efekt paniki globalnej. Mam taką nadzieję, bo jeśli nie, no to co jeszcze zostanie? Ci jak ładnie w ogóle dodżują spele nasze, no to kurczę do walki jak dodżują, no to atakujemy dziadów. Dobra, wszyscy ci wkroczmy w ogóle do środka. Już nie każda ma amunicję, ale i tak wkroczmy wszystkimi. Tego sobie spowolnijmy, żeby nam tak żwawo nie uciekał. Dobra, no i zostało jeszcze raptem 300. No to powinni spankować, naprawdę mają duże morale, co jest aż dziwne. A może te szczurogry są po prostu niezłomne, nie mam pojęcia. Ale to już zacznie się ostrzał niebawem, więc panowie, kasujcie dziadów. Dobra, wszyscy nawet lekko pod kątem. Jeden oddział mocno brywa, ale damy radę, teraz ich zdebuffuj. No, Caryca dużo otrzymuje, dużo przyjmuje ciosów na klatę. Jest konkretna, naprawdę. Okej, okay, ten oddział też zaraz zostanie wybity. No i na tych siewców to bym chętnie rzucił zaklęcie. Bo od razu spankowali, tam nas oraz zwierzyczko obija i to jest niemały problem. Okej, przyzwali sobie jednostkę. Kiedy to jest piękne ludziska. Kiedy to jest piękne. No to słuchajcie, przechodzimy dalej. Wszyscy wy, przesuńcie się do przodu. Na tamtych już atakujcie, każą mi zaatakować klasycznie. No i nie możemy dopuścić, żeby ci nas zaatakowali na dystans. Właśnie, w zwarciu ich wybijamy, aż wam pokażę z bliska. Odmrażamy, biedne szczurki. Świetnie, tam Caryca lekko ucierpi, ale ona się szybko wyleczy, nie powinno być problemu. Ty, no i faktycznie nie panikują, naprawdę się dalej trzymają, aż dla mnie dziwne. Chyba ty idziesz tam, wy wszyscy do przodu zajmijcie się, to po prostu biegniemy do przodu. Nie wiem, co jeszcze mamy za jednostkę. No ta artyleria to może jest ostatnia z ich broni. Nie, po prostu słuchajcie, oddziały artylerii są chyba niezłomne, to w takim razie wysłamy szybkie oddziały i nie, jednak nie są niezłomne. Trzeba było więcej poczekać. Świetnie, zakończ bitwę, drobne zwycięstwo, no ale automat mówi, że nie ma opcji. Więc dwie tury, maksymalnie dwie tury i wyruszamy na ważną misję, na której też się można wyleczyć. No i takie pytanie, czy nie głupi byłby Nurgle? Nurgle byłby fajny, bo ma łatwą walkę finałową. Łatwo byłby też w miarę Korn, ale Korna wolałbym zostawić, bo jeśli komputer szybciej... dzień dobry... Ale nie chcę, bo będą się niepokoili. No właśnie, teraz, chociaż w sumie 8 półkoła to jest dużo. To jest bardzo dużo. Łupienie to też jest sporo, słuchajcie, kaski. Nie wiem, czy tego nie ten. Nie wiem, czy tego przypadkiem sobie nie... Wiecie, co to, słuchajcie, splądruje? Bo i tak ta osada byłaby pobijana. I w naszym władaniu to ma tylko naprawdę... To tylko i wyłącznie ma 3 sloty? Znaczy 6 slotów, a nie 10? Łe, to bieda. Bieda. No i okej, prowincja zabezpieczona. Dosyć powoli się regeneruje, to nie wiem. Czy nie będę sobie chciał dowyrobować tych sani bojowych? Chociaż sani chyba nie chcę. Nie, sani nie chcę. No i tak, to może zostać bodaj dosyć dużo kasy. Świetnie, to zostawiamy. Caryca ma poziom 26. Awansujemy jej lodową gwardię. No i takie pytanie. W co chcemy pójść później? W to raczej nie. Zrezygnuję, bo nie będę trzymał kozaków siebie w armii. To byłoby ok, bo ci jeźdźcy niedźwiedzi to jest mocna jednostka. Ewentualnie można by też zboostować oddziały naszej carskiej gwardii. Chociaż to już boostuje carską gwardię, no to sobie to zboostujmy. Świetnie. No i dobra, następnie czarodziejka poziom 18. Dostaniesz, droga panienko, co ja bym ci dał? Co ja bym ci dał? Gradobicie jest fajnym spelem. Jest fajnym. Może jakiś debuff, ewentualnie buff kolejny. No bo to się odblokuje na poziomie 20. Też są fajne rzeczy. No to bierzemy sobie to. Skrzydło szybkości. No i poczekamy kilka tur. A edykt sobie wydamy na pewno taki antyspaczeniowy.
żeby nie było lipy. No i te z tego zrezygnuję, wyburzamy. Niech będzie trot nieczysty. Idź koleś na tą otchłań, to jest to bardzo dla mnie ważne. W ogóle ta osoba teraz jest biedna, zobaczcie. No i jako, że kasy sporo zrobiliśmy, to sobie poulepszamy teraz wszystkie te budynki. Tu możemy zrobić coś takiego, gdzie rośnie spaczenie. Ale te budynki powinny mi te spaczenie też nieco tam regulować, no ale niestety tak nie jest. Z kolei Kislev się ładnie, elegancko ulepsza, ale nie wiem, czy ja teraz, wiecie co? Poczekajcie, poczekajcie. Sepkuzy są bez... chociaż nie są bezpieczne. Właśnie nie wiem, czy jest sens je ulepszyć, bo mogę to stracić, więc dlatego olejmy to. Olejmy, no i ja wydam sobie te pieniążki, powiedzmy. No bo tak, no wchozy warto ulepszać, warto jak najbardziej. A, no dobra, to poczekamy chwilę, no i mogę wyznaczyć atamana. Kolejnego atamana i będzie to ataman na północy, na pewno, który ma redukować, jak tylko szybko się da, spaczenie, więc kolego, trzymaj sobie to, świetnie, i możemy jeszcze ulepszyć budynek do rozwoju, tego nie chcę. No to dalej zbieramy pieniążki, ewentualnie tu zrobię sobie w Dushika garnizon, chociaż ta osoba też może być zaatakowana w każdej chwili, ale wolę zrobić jednak mimo wszystko. No i okej, czy ty możesz wyjść z armii i skasować, powiedzmy, tego chłopa? Szansę masz dużą, spróbujmy, i porażka, ale spróbujmy też w turze kolejnej. Niech będzie. Z kolei tak, tutaj to nie było portalu? Przypadkiem? Jest, jest, nie zauważyłem go. Więc ty tam, chłopie, zapieprzasz. Ten portal może zamknie sam Borys, ale zobaczymy, co ci nam zrobią, bo... no jest ich dużo, ale nie jest to groźna armia. Uwierzcie mi, nie jest to naprawdę groźna armia. To jeszcze na sam koniec dyplomacja. Zobaczmy, czy mogę z kimś handlować, nie mogę. Traktat pokojowy nie da rady. No i mogę sojusz militarny z wielką cerkwią. Nie chcę, nie chcę. W takim razie kończymy turę. Trochę się niepokoje robią gdzieniegdzie. No, no i to mi spędza sens powiek, bo no spaczenie jest przerąbane. Była taka jedna fajna technologia, która mi dodawała, pamiętam, o właśnie. To mi dodawało. Przywróć ład na stepach. Minus 2. Aha, że to jednak robiło, że jest jednak minus 7 łącznie. Dobra, czyli przejrzyjmy każdą prowincję. No i tam, gdzie jest problem ze spaczeniem, to musimy sobie na pewno to rozdać, bo to będzie bardzo ważne. Tutaj już widzę, że się to od razu rozdaje. W tym miejscu jest... spaczenia nie ma, więc to Erengrad jest spokojny, ale tu też musimy rozwinąć garnizon. Kislev jak na razie niech się w ten sposób rozwija. Tu natomiast jest, powiedzmy, że okej. Ja bym chciał, dobra, to już się zmienia na pieniążki. No to kończymy sobie turę. Obecnie trwa tura 60. No i co zrobi Trot? Co zrobi Trot? Naprawdę byłoby super, gdyby ruszył na północ. Mielibyśmy okazję fajny trait zdobyć, czyli cechy. Po polskiemu mówiąc, żeby nie było. No i klan Molder idzie... a, wysłał agenda najpierw, dobra. A gdzie ruszy armia? Gdzie ruszy armia? No i armia, widzę, że podziemna droga i chyba na południe poszli, bo gdzieś mi zniknęli. Ale mam garnizonu i są pobijani, no i tak nic nie zrobię. No wolałbym go pokonać samą... wolałbym go szybko pokonać, bo mam mnóstwo tych agentów. No i ci agenci będą irytujący. Na pewno, bo nie sądzę, żeby się skupili na agentach chaosu. Raczej na moich się skupią maksymalnie. Dobra, co do oblężona. Okej, sorry, ale poprawiam sobie słuchawki, bo jeszcze się przyzwyczają okulary nasze od dwóch dni. No i lekko mi, jak czasem mam słuchawki, to mi te okulary do siebie mi tak przybliża, a nie chcę mieć ich zbyt blisko, bo wtedy obrwi zahaczają, no i się brudzą niestety. Wiecie, no po prostu, w taki ślad zostawia to nieładny. I amunicja dla tych oddziałów, świetnie. Misja Leave Wykradacz, musimy zabić tego gościa. Dobra, to my się na pewno skupimy na tym, żeby... może wejść do armii, bo jednak wolę się zregenerować. No właśnie, trochę nie pomyślałam o tym. Nie, czekamy, czekamy jeszcze chwilę. No to potrwa długo. To potrwa długo. Ile to jeszcze potrwa? 4 tury. Cholernie długo to potrwa. Nie wiem, czy nie pozbędę się tej jednostki i w jej miejsce czegoś innego nie dowerbuję. Wiecie co? Słuchajcie, w turze kolejnej wkraczamy tak czy siak. Nie ma co zwlekać, nie ma co zwlekać. I możemy sobie opracować kolejną technologię. Niedźwiedzie żywiołów. Dobra, legiony gryfa. Tu nas chyba nic nie interesuje. Spaczenie minus 2 wszystkie prowincje. To byłoby świetne. Oj, to byłoby świetne. Dyscyplina do walki z Norską raczej useless. Finansowo widzę, że to jest drzewko. Też byłoby ok nawet. To takie se porty. Mam mało portów, niefortunnie. Ogień Arabii. Artyleria, zapasy obronne.
Doświadczenie, o, to byłoby też ok bardzo. No i rozwój. No, to są dwie fajne technologie. Natomiast w tym miejscu odporność na ostrzał. O, ale tylko się dotyczy 7 poziom lub wyższy. Łe, to takie dziwne trochę. To jest też dobra rzecz. O, to też widzę, że są fajne rzeczy. To jest świetna sprawa. Szczególnie ze złota, bo złoto daje chyba no dosyć dużo. Szał, limit globalnego wyrabunku. No jest, widzę, że wiele fajnych rzeczy do rozdania, ale to jest chyba, te dolne są słabe. No to w takim razie pójdźmy, myślę, że w to spaczenie, bo spaczenie naprawdę może nam mega plany pokrzyżować. Zemsta na szkodnikach, okej. Więc teraz ty, chłopie, kasuj tego pana. W to, że kolejnej chyba się tam armia już zespałni. No i ci mnie oblegają. Oblegają i będę ponosił sporo straty, jeśli ich teraz nie zaatakuję. Oni też nie ponoszą. No i w sumie, słuchajcie, co oni mają takiego? Nurglingi, to jest syf. Myślę, że zagramy to, bo zdążę ich wybić, zanim dojdą ci na spokojnie. Dlatego let's go, stoczmy bitwę. Oby Borys, no, pokazał, że jest naprawdę carem i ojcem naszej carycy. No i jak wyeliminujemy Kugata, to też Nurgl nie wejdzie w najbliższym czasie do... O Jezu, ci idą od tej strony. No to pytanie teraz, jak zrobimy, bo komputer myślę, że niechętnie będzie chciał do nas podejść. Ewentualnie z tej strony podejdę. No, bo on jest też wolny, więc zanim się doczłapie, no to minie sporo czasu, bo... Także naturalnie pole bitwy miałoby miejsce gdzieś tutaj, jakbym się ustawił tak, jakbym chciał. Więc słuchajcie, bierzemy wszystkie wojska. Oj, też mam od razu wsparcie z garnizonu, to myślę, że my ich tam na luzie wybijemy. Raczej powinna to być dosyć prosta bitwa. Tak a propos tych tier list, bo też chcę do nich na chwilę wrócić, to planuję zacząć, też niebawem planuję zacząć je robić. No i na pierwszy ogień byłaby tier lista jednostek Wielkiego Kataju, bo już tą frakcję ograłem i mogę się na jej temat znacząco wypowiedzieć. Ale z tym czekam do momentu, aż skończę serię z Medieval Kingdoms, bo obecnie nie mam po prostu miejsca na kanale na to. Ni cholera, a kiedy zrobi się miejsce w dzień, kiedy nie ma streama, no to wolę zrobić Medieval Kingdoms. Dobra, no tak, wy ustawcie wszyscy gdzieś tak tutaj, bo ty do mnie nie zejdziesz, co? Ni cholery pewnie. Nie, no to ja od razu do niego idę od dołu w ten sposób. Wszyscy strzelcy z tyłu niech będą. No i wystrzelamy, jak chcecie, na lajcie. A Borys wraz z patriarchą tam. Przy okazji pokażę wam Borys, jak wygląda nasz Boryna. No wygląda zajebiście, zobaczcie. Prawdziwy husarz, ale brakuje mu niedźwiedzia. No i ma całkiem przyzwoite statystyki do walki wręcz. 430 sił broni, to jest dosyć dużo. Ma też ataki magiczne. No cholera, weź mi to kliknij. Dobra, no ma magiczne ataki, więc też to jest fajne. No ci dojdą za minutę. Okej, przyspieszamy. Przyspieszamy. Ja coś nas to bija. O Boże, ty możesz strzelać na daleko? Ty masz jakiś powóz z artylerią? Serio? Mogę zobaczyć, jakie to jest śmieszne. Jaki fajny brzuch ma. Zarąbisty. Dobra, więc słuchajcie, podejdźmy już bliżej. Podejdźmy gdzieś tak teraz. Wszyscy wy, podchodźcie w ten sposób. No i to już zacznie się faktyczną bitwą. Kawaleria będzie służyła za dobijanie wrogów. Oj, świetnie. Okej. Ciekawe, czy już podejdą do nas. Czy będą dalej się bali faktycznej walki, tchórze jedni. No i widzę, że jeszcze nie podejdą, to jeszcze bliżej ja podejdę. Powiedzmy gdzieś tu, tak, o, w ten sposób. Wszyscy strzelcy z tyłu, no i musimy go szybko wybić. Tam wsparcie się wynurzyło. Ale zanim dojdą, to no, mówię, sporo czasu znowu minie. No i teraz jeszcze bardziej bym się rozciągnął, powiedzmy gdzieś tak. Łucznicy, niech w sumie stoją jak stoją. No i dobra, Borys ma tankować, idzie od razu tutaj, wy już tam do wrogów strzelajcie. No i zaczynamy tak naprawdę zabawę. Świetnie, obrywają, mają mały pancerz, więc na luzie ich wybijemy. Także ty masz bronić tej flanki, chłopie. To specjalnie sobie mocniejszy oddział ustawiłem, żeby tamtych wybić. I tu teraz może być lekko groźnie, ale nie, damy radę w walce wręcz. Wydaje mi się, że chyba na bardzo trudnym, w Warhammerze trzecim, komputer nie dostaje żadnych buffów do walki w zwarciu. Jedyne buffy, jakie go widzę, to są buffy na dyscyplinę. No zobaczcie, a reszta jest taka sama. No więc no to wygląda, że tutaj poziom trudności jest w miarę rzetelny. No i świetnie, tych kasujemy. Nie są w stanie nam zagrozić absolutnie. Tam żabki też wybijemy. Jan na nich jeszcze czeka. No i kolego, twoim celem byłby ten koleś, ale z drugiej strony jego to można by jeszcze ostrzelać, więc rzuć mi... Nie, nie! Kaj, mogę tam rzucić, żeby ich spowolnić. Kurczę, nie pomyślałem. Błąd z mojej strony. No dobra, ale no błędy się popełnię. Błędy się popełnię, tak? No nie ma co już, kurczę, płakać z tego tytułu. Jakoś przeżyjemy. No i tutaj się robi groźnie, lekko się przestawmy w ten sposób. Świetnie. No i wy... No, fajnie byłoby, gdybyście mogli się na niego skupić, panowie.
Wszyscy wy na Kugata Plugawca. Ty już idziesz do góry. Lecą, widzę, że oski. No i ci tak powoli, panowie, no gdzie, no szanujmy się. Dobra, on obrywa. Fantastycznie. Jeszcze odbijają, ale no lekko gata na pewno obijają. No, HP mu schodzi nawet sporo, więc jest w porządku. Teraz tu idziemy do walki. W tym miejscu zdaje się, że przełamali naszą obronę. No to się przestawmy w ten sposób, żebyśmy mogli strzelać do nich. Wy też się przestawcie gdzieś może od tej strony, od wewnątrz. I kawaleria niech pomoże w walce. No i dobra, on zaraz oberwie. Boryna niech bije się z nimi. Przy okazji ma... Furia Ursuna. Ta jednostka wywołuje terror. Fajne, i wpada w szał, czyli tracimy nad nim kontrolę. Dobra, a ci tutaj idą. No, to jest armia dosyć pobijana. Damy radę, chociaż straty ponoszę spore. Naprawdę spore, ale w momencie, gdy padnie jego przywódca, to będzie znacznie łatwiej. Tu jest ciężko. Tu nas, tu ich nie możemy pokonać, naprawdę. Dobra. No, chłopie, patriarcho, bij się z nimi. Idziesz teraz tutaj, Borys walczy z nimi. Czy możemy go w końcu wybić? No, goddammit, no ileż można, ludzie? Błagam. Dobra, dajemy radę, więc wy się przestawcie już o tak. No, już ma spętanie. Z kolei wy wszyscy przestawcie się na tą stronę. No, jak tylko wybijemy to towarzystwo, to możemy zająć się już bezpośrednio przygotowaniem na tą armię, więc my tu stoimy w porządku. Was jeszcze, słuchajcie, spowolnijmy, żebyście tak szybko nas nie dotarli. No i co, patriarcha zaraz mi tutaj padnie, więc chłopie, cofasz się. Cofasz się, czy wy możecie łaskawie tych mi tutaj te pszczółki wystrzelać? Byłbym wdzięczny. Dziękuję wam z góry. Naprawdę dziękuję. To jest ok, ale straty ponosimy, ale damy radę. Te trutnie są mocne w walce w zwarciu, naprawdę. One mają, no, fajną broń w zwarciu, fajny atak, ale zaraz już tutaj będzie spętanie i będzie można się skupić w pełni na tym, co nas idzie. Przy okazji to są nurglingi, jakie idą. Jakie dzikusy w ogóle, zobaczcie. No panowie, panowie, strzelamy do tej hołoty nieszczęsnej. Świetnie, a ci raczej nie będą dla nas zagrożeniem. Więc tak, ty chłopie się cofasz tutaj. Tu już nasi strzelcy robią robotę. Wór powoli panikuje. Ustawcie się na razie gdzieś bardziej tak. No i tych musimy cofnąć, zastąpić ich tą jednostką, żeby ta linia była tutaj wytrwalsza. Borys, idziesz do walki. Weź sobie tam odpal buffa, no bo ładnie sobie strzelacie. Świetnie, nawet was przestawię może gdzieś bardziej tak. Was przestawię zatem o tak tutaj. No i tu już, drodzy państwo, zdaje się, że wroga wybiłem prawie jeszcze nie w całości. No to pytanie... Właśnie, to nie, to już się cofamy. Cofamy się ponownie na tą stronę, gdzieś tak. Ty z kolei możesz już się tu ustawić, chłopie, wzmocnij linię. No i doskonale. Dajemy radę, jest dobrze. Patriarcha cofa i będzie zaraz bufował oddziały z tyłu, żeby miał wysoką dyscyplinę. A tu już widzę, że wygraliśmy. No to tak, wy wszyscy idziecie na tamtych. No i to już zaraz padną. Zachwiana. Niebawem powinno być już spętanie. Jak to się nazywa tutaj? Po chaosowemu? No bo po wampirzemu to się nazywa spętanie, ale po chaosowemu nie wiem. Prawdopodobnie inaczej. Trochę się tam ustawcie. Możemy jeszcze ich spowolnić nieco, więc ja bym to chętnie zrobił. No i dobra, ta jednostka wyparowała, więc wy wszyscy na tą stronę was zapraszam gorąco do pomocy. Widzę, że mu w ogóle pozostał ten jego tron, tego żeśmy nie zniszczyli. Okej, naparzajmy. No i taka faktyczna walka się rozpoczyna. Patriarcho, boostuj, boostuj wojska. Ty koleś, do przodu do walki. Możesz zająć się nawet tym chłopem, Methionem toksycznym, żeby on zginął. No i dobra, no i dobra. Też się lekko przestawmy gdzieś tak, w prędko na tą stronę. Martwi mnie, że ta jednostka, zobaczcie, cholera, tutaj się dalej trzyma, no ale strzelamy do nich non-stop. Więc może ich wystrzelamy, zanim do nas dojdą. Mocno są te żabki, naprawdę. Widzę, że dużo robią bardzo. Jest to efektywna jednostka, więc tak, wywalcie tutaj. Ty chłopie, bij się z nimi, trzymaj linię, tankuj. Tych ładnie od boku obijamy na dystans. Dobra, wy szybko zasuwajcie. Strzelcy, niech każdy strzela. Każda strzała jest dla nas dobra. No i powoli coraz to kolejne oddziały ponoszą spętanie. Jakbyście wydali radę w ogóle wybić tego lorda, byłbym naprawdę wdzięczny. Wtedy już cała armia bardzo straci na duchu, bardzo straci na duchu. No i okej, jazda na pomoc. Dobra, tutaj ostrość. Czy ktoś się nudzi? Nudzisz się, chłopie, ty. Oto pomóż tamtym z zapkami. Czy ktoś jeszcze nudzi? Nudzi się patriarcha, ale on jest pobijany, więc jemu już dam spokój. No i dobra.
Widzę, że wy też musicie strzelać do nas chyba. Dobra, ty do walki wręcz, chłopie. Ty tam ładnie sobie strzelaj, świetnie. Tutaj walka wręcz do pomocy. Ty też od flanki uderz. Nasi strzelcy, kasujcie tamtych, wykasujcie. O, miałem mierzyciela dusz, to jest bardzo mocna jednostka. Flagowa naprawdę, mierzyciele są cholernie potężni. To każda frakcja chaosu ma ten oddział, ale u każdej inaczej działa. Chyba Korn ma taki, że ma większy damage, ale ma bardzo mały zasięg. Tam coś rzędu 100 punktów zasięgu, więc bardzo mało. Dobra, ty już zużyłeś amunicję, więc do walki, chłopie. Ty się ładnie tutaj trzymaj i walcz. Wy natomiast tamtych obijajcie. No i zaraz go zmiażdżymy. A Lord już niebawem padnie. Wy jeszcze macie amunicję, także strzelajcie sobie ładnie. Dobra, ty, chłopie, zboostuj morale. No, straty będą duże, ale jak odeprzemy tą armię. O Boże, to jeszcze serio do nas jedną te żaby pieprzone. Naprawdę gro. Dobra, szybko je wystrzelać. Nie, że my to wygramy. Może zaraz się okaże, że nie, ale jako, że my atakujemy, o, to jest taki plus ludziska, że no możemy się wycofać do osady i zregenerować. Znaczy, w sumie nie, bo ja wychodzę, on mnie oblega, no to tak kolorowo nie będzie. Dobra, żabki. No, żeby się nie biły na plecy, zachwiana. Aj, wbiły się i szarża będzie. Dobra, ty idziesz do walki w zwarciu. Jego lord już widzę, że chyba nie żyje. Dobra, wy dalej walcie sobie w tamtych. Wy walcie, powiedzmy, w tych tutaj. Albo w tamtych celujcie. Tak, czy ktoś się nudzi? Ty się nudzisz, kolego, do walki w zwarciu. Tu obecnie wygrywamy. Wy na plecy atakujcie z tej strony. Boryna, spela sobie użyj, aktywuj, żeby zasiąść terror. Patriarcha, to masz lipę. No to nie, to tutaj do pomocy musimy wysłać od razu wojska. Ty też idziesz tutaj. Ty się nudzisz, chłopie. Cofnij się i walcz. Ten oddział, powiedzmy, że fajnie byłby ich tam oflankować, więc może tak przejdźmy sobie. Albo nie, wzmocnij linię tutaj, bo tu jest nieciekawie. Ty na plecy wbijasz się tym kolesiom. Wy też do przodu na tamtych. Świetnie. Nie wiem, czy my to wygramy, zobaczymy, ludziska, zobaczymy. Tak na razie, no, wydaje mi się, że idzie tak, kurczę, okej w miarę chyba. Ale ciężkie starcie, no jest 50-50, czy my to wygramy, czy nie. Okazać to są niby mocnie, ale jak już Nurgle dojdzie, o, to jest twardym chłopem do walki, jest naprawdę twardym chłopem. Dobra, wy wracajcie tutaj, ty kajtuj tę jednostkę. Kajtuj jednostkę, wy też sobie, no to uciekajmy, żeby kupić sobie mnóstwo czasu. Do walki z tej strony, możesz nawet ich strzelić, potem uciekać. Ty tak ojdziesz. Zginął patriarcha. RIP. O, szkoda, przydałby się do zamknięcia portalu. Ale to jest patriarcha chyba z miasta, no to jeszcze pół biedy. Ale twardy jest w zwarciu, kurczę, ten gościu. No nie, dobra, wy uciekajcie teraz po salwie. On jest od nas wolniejszy, więc powinniśmy chyba na luzie zwiać. No, uciekamy, uciekamy. Oj, chyba jednak będzie dętka. No nic nam pozostało, wydaje mi się, że gra obecnie przyspieszyć. No i czekamy na werdykt. Zobaczymy, co się wydarzy. No, wygra lepszy, no pokazuje niby, że raczej wygrywamy na wielu frontach. Dobra, ty na plecy teraz tu idziesz. Ktoś ich tam odetnie. Jak wygramy, złamie się chociażby ta flanka, to potem od razu tutaj ruszamy i przewaga będzie naprawdę wielka. Okej, okay, I live again, tak się zawsze cieszę, że żyję. Dobra, ty uciekać cały czas, nie mogę nas dorwać. Muszę im pamiętać, ty na plecy idziesz tutaj. Że grana mówi, że jest lipa. To mnie demotywuje. Tchórze. Okej, tu się nasiłam ją. Oj. No, drodzy państwo. Wygląda na to, że... Chociaż, kurczę. A ty idziesz tam na górę. Uciekaj cały czas. Ty możesz wrócić do walki tędy. Dobra, tu już się łamią. Łamie się kolejny oddział. Świetnie. Ten się zaraz też zaczął łamać. Fantastycznie, więc ten się dobije sam. Teraz tego przyciskajmy, żeby się swajczył. No zobaczymy. No jeszcze wcale, słuchajcie, nie jest nic tak oficjalnie przesądzone. Dobra, ty idziesz do walki tutaj i ci też się fajczą. Dobra, fajczą się. Wszystkie te oddziały na plecy ładnie tu lecą. Tylko spalił się? Dobra, spalił się. Nie, jeszcze się nie spalił. No to, dobra, spalił się, więc wszyscy idziecie tędy. Borys też atakuje, wybiegniecie tamtędy szybko. Ty, chłopie, uciekasz, mnóstwo czasu kupujesz. Okej, tu wzmocnijmy linię. No ja tak na plecy, na pewno ich tam podłamię. Dobra, ty możesz iść od tej strony. Trochę tak głupio zaatakowaliśmy, bo mogłem ich w całości otoczyć. Przejdźmy bardziej od boku. Dobra, i teraz Borysie, szarżuj swoją halabardą. O, jak go, co to było w ogóle? Jedno go w karkę, to się, kurczę, odbiło chyba od niego. No tak za dużo sobie nie zrobił z tym. W tym temacie nasz nieprzyjaciel. Dobra, ci niby wrócili, ale jednak nie. No, panie Borysie, teraz kolejnego spela masz. Padniesz w furię. Nie wiem, czy to jest dobre, bo wtedy... Nie wiem, czy gra to nie traktuje, jakby on panikował. Może tak to być wtedy.
Dobra, ty, chłopie, wracaj i masz ich gonić, jest od nich szybszy. Dobra, użyj tak tego spela, zobaczymy jak to zadziała. No, ale tak się ładnie komputer ustawił, bronią się z każdej strony. Nie przegrywają póki co. Ajajaj, ciężka bitwa. No, porwałem się z motyką na słońce. Myślałem, że dam radę coś tutaj zdziałać lepszego. Dobra, ty idziesz tam. Mhm. Zapieprzaj. No, chociaż wstrząśnięty jest. Ci też przegrywają. Dobra, wy macie wracać do walki. Do walki, na front, panowie. Teraz ty strzelaj tutaj. Otrzymaj obrażenia, co będzie fajne. Mam jeszcze kilka pocisków. Więc panowie, jep, świetnie. Jeszcze strzelajcie. No, Borys to jest koks totalny, jak widzicie. Trzyma się chłopacyna naprawdę dobrze. Oj, trzyma się świetnie. A ci też nie mogą wrócić, zobaczcie. Niby wracają, ale tak nie do końca. Dobra, teraz masz uciekać tam. Dobra, no, słuchajcie, przyspieszmy, to nie ma co czekać. Trzeba przyspieszyć i zobaczymy, jak to wypali. No, to na odwrót złamie się. Na szczęście Borys to jest legendarny lord i nie zginie, tylko będzie ranny. To może nawet w teorii lepiej, bo dzięki temu, słuchajcie, dzięki temu będzie od razu w Kislewie go dowrybuje i lepsze jednostki będzie wyrobował sobie. Tylko problem to jest taki, że to jest moja jedyna armia, poza Cerycą, a Ceryca zaraz wbija do... Cholera jasna, do samego źródła zła. Czytaj, Królestwa Chaosu. No i mamy panikę. Ajajaj, ale zostało ich tylko 250. Czy ty, Borys, jest niezłomny? Co ty mówisz? Masz 100 dyscypliny. Chociaż nie, no panikuje. Niby się łamie. No i szlachetna porażka. Dobra. Powiem tak, broniąc się byłoby pewnie łatwiej, ale boję się, że wiecie, ja ponosiłem teraz duże straty i czuję, że on wziąłby mnie głodem, bo on wcale takich strat dużych nie ponosił. No i generalnie u mnie straty takie, u niego jedną armię żeśmy wybili w całości, czyli jest okej, okay. Druga jest poobijana, w drugiej zostało naprawdę niewiele, lord zginął. No i czy to oznacza kapitulację osady, czy nie? Jeszcze niby nie. No to zobaczmy. Mamy awans, słuchajcie, mamy kolejny awans. Damy ci teraz, chłopie, ofiarę wskutek wyczerpania, czy może... zajebista rzecz. Bierna umiejętność, wzmocnienie. Też fajne, bym ci dał to na pewno. A teraz by się, słuchajcie, przydał jak nic ten nagły atak, prawda? Na razie bez tego, na razie sobie to rozwijmy. Punkt w, powiedzmy, spaczenie. No i w mistrza zaciągu. No i dobra, obecnie... Jak on tu przeżył, słuchajcie? Nie, no słuchajcie, no to jest oszustwo. Nie, no bez jaj. Na armię spada zaraza. Co, mogę znowu go zaatakować, czy nie mogę? Już tutaj duże. Nie mogę, no to w takim razie powołajmy kolejną armię, jako że mam dużo kasy. Będzie tą armią dowodziła wiedźma... Ta jest, chociaż nie chciałbym, żeby ona zginęła. Jest naprawdę fajna ta wiedźma. Ale zaryzykuję, słuchajcie, zaryzykuję i ty, panienko, werbujesz całą masę tych kozaków. Też nie wiem, czy wiecie, ale w Warhammerze, taka ciekawostka ode mnie, jest taka zasada, że... Oj, też myślę, żeśmy zrobili, fajnie. Jest taka zasada, że jeśli posiadamy 10 budynków, które dają dostęp do werbunku danej jednostki, to wówczas zmniejszamy turę ich werbunku. Chyba to się tyczy jedynie globalnego werbunku o jedną. Możliwe, że tyczy się też to normalnego. No bo tak, zobaczcie, kozacy w globalnym powinni się wyrobić dwie ture, ale jako że każda osada daje do nich dostęp, no to automatycznie mają 10 lokacji, sprawia to, że werbujemy ich w jedną turę, co jest bardzo fajne. No i dobra, teraz tak, tutaj czekamy, mamy sporo kasy. To się zrobiło, zrób mi od razu chyba garnizon, bo tu masz kasę. W ogóle gra tego nie traktuje jako tej dużej osady, no to zrób mi tam na pewno garnizon. No i ogólnie powiedzmy, że jest nawet przyzwoicie, całkiem sporo tu będzie jednostek. Tutaj idzie trot nieczysty. Dobra, w Kislewie możemy sobie ulepszyć to i ja sobie to od razu ulepszę, chyba że to, bo to mi da pieniądze. A to mi da szybciej dostęp do tych jednostek. Jednakże... No wiecie co, kasa, jeszcze raz kasa. Albo nawet nie. Tfu na tą kasę. Ja potrzebuję silny garnizon w tym miejscu, bo się boję, że stracę tą osadę. A ostatnie pieniążki wydajmy na coś taniego. Czyli powiedzmy na przykład... Czy to potrzebuje rozwój? Nie, no to wypadł mi z tym. Niepotrzebny jest mi ten budynek. Farmy mogą zostać podjętą pobożność i to nam się bardzo przydaje. Dobra, lord się nie ruszył w garnizonie, caryca. No to wiem, poczekamy jeszcze jedną turę i dopiero wtedy wkroczymy dalej. No i co, tu obecnie mamy też kontrolę. Na razie niech zostanie i sprawdźmy sobie
Słuchajcie, dyplomację. No ci by chcieli rozejm. Szczurek by chciał rozejm, ale ja tego rozejmu nie chcę, bo chcę go pokonać, bo i tak mi agentami będziemy męczył, a chcę go w polu zmiażdżyć. Więc ja wam teraz, słuchajcie, podziękuję za uwagę. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, jeśli film się podobał. Z mojej strony tyle. Trzymajcie się, cześć i do następnego. Hej, hej, hej!